Dosłownie parę minut temu przeczytałem na Onecie o czakramie wawelskim, o jednym z siedmiu czakramów na Ziemi. I podziwiam jedną rzecz. Dyrekcję Muzeum Wawelskiego, czy Wawelu, no nie wiem, czy jak to jest, ale wydaje mi się, że to jest muzeum, czy obiektu wawelskiego, że nie robi z tego jakiejś wielkiej świętości. Przecież w gruncie rzeczy, jeżeli mamy w Piotrkowie błękitne źródła, nimi się chwalimy. Jeżeli mamy dąb Bartek, no to też się nim chwalimy. A jeżeli mamy czakram, jeden z siedmiu, czyli najbardziej saturniczna liczba, jaka istnieje, najbardziej niesamowity punkt na Ziemi, gdzie dosłownie całe hordy ludzi przyjeżdża z Indii, bo jest to jednak obowiązek znaleźć się w czakramie ze względu chociażby religijnych dla Hindusów, chociaż nie jestem pewien, bo nie znam się na tym aż tak doskonale, żeby powiedzieć, że czakram dla Hindusa jest świętym, ale sam będąc w Krakowie widziałem, jak Hindusi przychodzili na Wawel i robiło to na nich jak inny sposób wrażenia. My przychodzimy na Wawel jako do stolicy naszej króli i tam, gdzie są pochowane największe głowy Polski, czyli największe umysły Polski. I teraz odpowiedzmy inaczej jeszcze. Jeżeli na Wawelu jest czakra, to za wszelką cenę trzeba z niego skorzystać, ponieważ jest to miejsce, tak jakby Anglicy nie dopuszczali do Stonehenge. Tak jak w założeniu Kanadyjczycy by wyłączyli wodospad Niagara. Tak jak, ponieważ mówię o takich rzeczach, które są prehistoryczne, a stare, to tak jakby Egipcjanie ogrodzili wielkim drutem piramidy. A na wyspach wielkanocnych w ogóle by był zakaz wstępu białemu człowiekowi i dotknięcia tych twarzy ogromnych. I no zaraz, ale takich miejsc możemy wymieniać tysiące. A jest to dziedzictwo, jakby nie było dziedzictwo, które otrzymaliśmy w darze. I mnie się wydaje, że władcy Małopolski specjalnie wybrali to miejsce, a nie inne. Czy konieczne jest powiedzenie, że to jest akurat tam, czy nie tam, ale czakramy, te czakramy są największe, te siedem, ale jest mnóstwo małych czakramów, gdzie wiemy o nich i one nie są jakby zabezpieczone, chociaż w dzisiejszej jakby kulturze człowiek staje przeciwko człowiekowi. I to jest chyba najbardziej nieprzyjemna rzecz, jaka istnieje w całej historii świata, a ja jako astrolog no muszę wypowiedzieć się na ten temat, dlatego że dla mnie to, że to się znalazło w Onecie, jest największym świętem, ponieważ tak samo jestem jak, znaczy inaczej mówiąc, astrologia też stoi zupełnie gdzie indziej, nie tam, gdzie powinna stać. I dziękuję bardzo, zapraszam na dalszy ciąg opowieści, nie tylko astrologii, ale także o tej astrologii takiej dziwnej, czy zupełnie nic wspólnego nie mającej z astrologią, a jednak. Dziękuję bardzo.